Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejsza praca to będzie inspiracja dla Lemoncraft i pobawimy się dzisiaj w recykling. Przede mną leżą tutaj już przygotowane materiały, o których za chwileczkę Wam powiem coś więcej, i pudełeczko, które będziemy sobie ozdabiali. Słuchajcie, pracą będę nawiązywać do karteczki, którą robiłam już jakiś czas temu. Ona też była inspiracją tutaj dla Lemoncraft i chciałam zrobić taką właśnie do kompletu, ponieważ prezent, który zakupiłam dla jednej moich koleżanek skrapowych, który będę wysłała na urodziny, był zapakowany w tym pudełeczku. I zastanawiałam się, czy go przepakowywać, czy w coś innego opakowywać go. Ale on jest tak ładnie tutaj dopasowany i tak, wiecie, tak fajnie tutaj się umościł, tak ładnie leżał, tak ładnie to było zrobione, pudełko w ogóle nie zniszczone. Już postanowiłam, że pobawimy się troszeczkę w taki recykling. Dlaczego nie? Dlaczego nie korzystać z takich gotowych form? Słuchajcie, trzeba dbać o nasze środowisko. Fajnie jest używać rzeczy po raz drugi. I myślę, że dzisiaj właśnie to sobie zrobimy. Zdecydowałam się na kontynuację właśnie tej karteczki, choćby z tego powodu, że ona jest właśnie też na takim kraftowej bazie i będzie mi to tutaj wszystko bardziej pasowało, ładniej wyglądało. Mam nadzieję, że prezent sprawi radość i będzie miłą niespodzianką. I teraz, moi drodzy, co przygotować? No cóż, ja tu niewiele przygotowywałam, ponieważ pudełeczko miałam już gotowe, więc jakby tu pracy nie miałam nad pudełkiem, ani nad kombinowaniem, co w tym pudełku zrobić. Czekajcie, sobie tutaj ułożę. Jedyne co, to powycinałam sobie już elementy, żeby zaoszczędzić czasu, którymi będę sobie oklejała to pudełeczko nasze. Tutaj na wierzchu postanowiłam wykorzystać ten kawałek. Tu oczywiście tego nie możemy zaklejać, bo tu nas blokuje to nasze wieczko. Więc mam powymierzane wszystko tutaj do naszego pudełeczka, żeby go fajnie okleić. I to są te, wiecie, różne części. O, paseczki dookoła, czyli on właściwie będzie cały dookoła oklejony i tutaj też. Tutaj oczywiście mogłam sobie pozwolić na zakrycie tych dziurek, bo one tutaj nic nie wnoszą, jakby nie są jakąś tam częścią ważną pudełka, że jak ja to, wiecie, nie okleję czy coś, to mi to nie będzie pasić. Więc tak to będzie wyglądało, tu będzie moje logo. I to sobie już podocinałam. Ciężko tutaj podawać wymiary, bo wiecie, to jest, tak jak mówię, recykling. Czyli jakie pudełeczko macie, z jakiego będziecie korzystać, to sobie możecie go dopasować. I ja tu jeszcze mam taki kawałeczek, to było wycięte z tego wieczka. Chciałabym tutaj pociągnąć ten motyw takiego przedzieranego papieru. Mam nadzieję, że mi się to uda. Przygotowałam sobie też te same elementy, które były wykorzystane w karteczce, czyli wykrojniki. To mam serwetkę od Emilki. Tutaj mam te piękne, które uwielbiam, te z fantazji wykrojniki, które tak cudownie wydłużają nam kompozycję. Mam też tutaj powycinane elementy z tego bloczka A4 z Raspberry Garden. Już Wam pokazuję. Kolekcję znacie bardzo dobrze, więc tutaj na boku są bardzo fajne elementy do wycinania, natomiast z tej drugiej strony, z tych drugich stron można wykorzystać do prac. No i ja tu sobie powycinałam jakieś listki, gałązki. Jest też taka deseczka, widzicie, trochę ją przytuszowałam tuszem, żeby takiego vintage'owego troszeczkę odcienia nabrała, żeby była taka bardziej w tym kraftowym kolorze. No i co? Słuchajcie, to jak to zwykle ja bardzo lubię, to sobie troszeczkę powytłaczam te moje kwiatuszki w taki sposób, żeby trochę tej przestrzenności nabrały. To nie będą jakieś takie, wiecie, bardzo mocne, bo te kwiatuszki też trochę będą zasłonięte, troszeczkę wkomponowane w całe tło. Zastanawiam się nad napisem, czy coś na to pudełeczko dawać. Nie pomyślałam o tym wcześniej i się zastanawiam. Miałam takie naklejki chyba z Studio 40. Tak mi się wydaje, wiecie, takie przezroczyste. Może by to tutaj się sprawdziło na tej deseczce. Tak patrzę na deseczkę i tak przyszło mi to na myśl. No zaraz zobaczymy, jak dojdziemy do tego etapu. I zobaczcie, tak leciutko tylko sobie powygniatam w niektórych miejscach te listeczki.
i one od razu nabierają takiej przestrzenności. Ale wy już wiecie, że ja lubię bardzo ten sposób, bo z prostych, płaskich elementów można bardzo fajnie uzyskać takie zaokrąglone, fajne. Te nasze kwiatuszki nie są takie płaskie, ale robią się takie fajne, bardziej, rzekłabym, puchate. Listeczki lubię sobie tak tu, o, te końcóweczki zakręcić. Oj, tu mam jakiś klej. Gdzieś mi się pogubiła ta moja mata, taka, wiecie, niebieska, nie wiem gdzie, ale... I jeszcze tutaj. I już właściwie te elementy. To nie musi być jakieś takie mocne tworzenie. Zobaczcie, tu jest, widzicie, ten napis bardzo fajnie się tu sprawdza na takich elementach. Także co? Mamy przygotowane tutaj te wszystkie elementy. Mamy przygotowany sznureczek, bo też mam związane ze sznureczka taką kompozycję kwiatową. Mamy tutaj elementy, mamy kwiatuszki. Ja sobie też przygotowałam ćwieka, bo pomyślałam, że go tu zrobię tak jakby z przodu, żeby było widać, że tu w tym miejscu się to pudełeczko otwiera. A może zrobię takiego z kokardką? Jeszcze nie wiem, zobaczę, zastanowię się nad tym. Także, no co, będziemy robili tutaj pudełeczko, które będzie pasowało do naszej karteczki, żeby można było włożyć w to prezent. Tylko pamiętajcie o tym, żeby to było takie pudełko, które jest niezniszczone, które będziemy mogli naprawdę ładnie okleić. Tu jedynie trochę było z taśmy, ale tu przyjdzie paseczek i tego nie będzie widać. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na taki recyklingowy odcinek, gdzie będziemy wspólnie ozdabiali pudełeczko, które odzyskałam z paczki. Także zapraszam serdecznie do działania.
Dobrze, moi drodzy, pudełko jest gotowe. Strasznie mi się rozlało to glossy. Takie będą duże kropki. Ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie. Na razie nie będę tego ruszać, bo nie chciałabym, żeby mi to się popsuło. No jakoś takie duże te kropki się zrobiły. No ale słuchajcie, no nie będziemy już tutaj, jest rękodzieło, rozlało się w taki sposób. Ja je tylko zrobię takie fajne, okrąglutkie. No coś tutaj nie poszło. Znaczy nie poszło, w sensie tak mocno się rozlał. Nie wiem dlaczego. Glossy najczęściej robi się tak fajnie w miejscu, no ale... Mamy większe kropeczki, jest większe pudełeczko. Ja nie będę go już na razie teraz tutaj ruszać i otwierać, bo boję się, że mi to po prostu się rozpłynie. Tutaj tylko te krawędzie mamy takie kraftowe, bo no nie mogę tego tu zakleić w żaden sposób. Ewentualnie takimi malutkimi paseczkami albo przybielić gesso też by można było. Ale tutaj nie mam używanego gesso, więc też tego nie będę robić. Także myślę, że to jest fajne. Taki sposób na upominek, czyli wykorzystanie pudełeczka, które gdzieś tam macie u siebie. Pamiętajcie, żeby nie było zniszczone. Fajne pudełko, spokojnie można wykorzystać po raz drugi i zapakować w niego upominek dla bliskiej osoby. Bardzo serdecznie, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze tworzenie. Ja się bawiłam bardzo fajnie. To jest, strasznie się te kropelki rozlały. Nie wiem dlaczego. On też długo stał. Ja go tam wymieszałam, ale... Spróbujemy go tu troszeczkę. No będą takie większe, one się zrobią potem takie naprawdę bezbarwne właściwie, takie przezroczyste, mocno jak szkiełko, więc będą wyglądać trochę jak kaboszony. Dziękuję Wam dzisiaj, bawiłam się wyśmienicie. Napiszcie, czy Wy też recyklingujecie opakowania, czy używacie je po raz drugi, czy korzystacie z pudełek, które macie i coś, wiecie, ozdabiacie, robicie coś z nich. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i warto w ten sposób czasem działać, bo pomagamy naszej przyrodzie w takie małe rzeczy robią duże rzeczy, jak to się mówi. Ja dzisiaj już kończę, żegnam się z Wami, zapraszam serdecznie na mojego fanpage'a, zapraszam na grupę inspiracyjną na Facebooku, tam dużo się dzieje, mam nadzieję, że się fajnie bawicie. I co? To by było na dzisiaj tyle. Życzę Wam miłego, udanego dnia. I widzimy się w następnym filmie, kochani. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa, do zobaczenia, do usłyszenia.